Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Ja też witam wszystkich serdecznie. Dzisiaj akcja buraczki. Też było sporo zapytań, czy będziemy robić ćwikłę, jak robimy ćwikłę. I dzisiaj ten odcinek nagrywam. Zaczynamy oczywiście od mycia buraczków. Mamusia tutaj będzie myła, będzie gotowała te buraczki. Potem już przyjdzie moja kolej i będę trzeć, przyprawiać, doprawiać, pasteryzować, ale to w dalszej części filmu. Najpierw mamuśka myje tutaj buraczki. Taki, można powiedzieć, pierwsze obmywanie, bo jeszcze raz będą one myte, dotąd będą myte, aż pozbawią się piasku. I mamusia myje tutaj w zimnej wodzie. W zimnej wodzie, tak. Ja zawsze w zimnej wodzie, bo mnie to służy na reumatyzm, bo ja mam reumatyzm i tak w zimnej wodzie, jak w zimie śnieg, to na boso po śniegu, prawie po kolana. Lubię pochodzić, śnieg sobie na kark przykładam, bo mi to służy. Tak, i tutaj teraz można myć w ciepłej wodzie, ale zimna woda hartuje człowieka. Są morsowie, ludzie, którzy morsują i to naprawdę daje takiego powera. Mój szwagier, Tomku, teraz Cię tutaj pozdrawiam, bo wiem, że oglądasz. Tomek morsuje od roku, jest w stanie już zejść do 16 minut, zszedł do 16 minut bycia w wodzie i teraz chce zejść bodajże do 20. Jak się Tomek mylę, to mnie popraw. I nie choruje, mówi, że później takiego ma powera, takiego kopa, namawia mnie na to morsowanie. Ja się jeszcze nie przekonałam, ale mama zawsze tutaj właśnie, jak cokolwiek robi, to w zimnej wodzie chodzi boso po śniegu. I też ma powera. I też ma powera. Jak widzicie, zawsze pytacie, ojejuś, podziwiamy mamusię, skąd ona ma tyle sił z zimnej wody. Ja też chodzę w ostatnim filmie, nie wiem kiedy te buraczki się pojawią, ale no dzisiaj nagrywając, w ostatnim filmie z ogrodu byłam w tych klapeczkach. I było sporo komentarzy, pani Reniu, zadbać o zdrówko. Przede wszystkim nie pani, tylko Reniu, wystarczy. A po drugie właśnie organizm musi być zahartowany. Ja nie mówię, żeby w mrozy chodzić w klapeczkach, ale nawet jak moja córcia chorowała, ona non-stop łapała zapalenie krtani, to pani, jak to się nazywa, ten lekarz od dzieci, pediatra. Tak mi, kochani, uciekają słowa, masakra po prostu. I pani pediatra prosiła, żeby nie przegrzewać organizmu. Tak, musiała jej nie trzymać w cieplarnianych warunkach. Tak, że to jest największy błąd, jaki popełniają młodzi rodzice, młode matki. Przegrzewają dzieci i później takie dzieci bardzo chorują. I pamiętam, jak my w domu nie mogliśmy przekroczyć temperatury 20 stopni. Było mi zimno, uwierzcie, było mi zimno, ale teraz się przyzwyczaiłam i śpisz przy otwartym oknie. I śpię przy otwartym oknie. No jak już przyjdzie tych minus 5 stopni, czy tam powiedzmy minus 2, to nie, jest tylko lekko uchylone. Ale też, kochani, jest dobrze spać właśnie przy uchylonym oknie. Miejcie dwie kołdry, nawet trzy, ale żeby oddychać chłodnym powietrzem. I naprawdę się nie choruje. Wszystkie te wirusy, korony, nie korony, naprawdę nie są straszne. My też żeśmy przeszli tutaj COVID-y, ale łagodnie, naprawdę bardzo łagodnie to wszystko przeszło. Także warto tutaj jest przestrzegać tych zasad, a nie będzie człowiek tak chorował. Mamusia już buraczki nie dość, że ugotowała, to jeszcze je oskubała i to są te, które porosły takie, wiecie, malutkie, na 40-30 deko, na pół kilograma. Też takie miałeś u siebie? No kilka się zdarzyło. Kilka? A zobacz, u mnie połowa takich buroli była. No i teraz te buraczki pokroję na mniejsze części, co by mi weszły do maszynki i będę zaraz je tutaj przecierać. Mimo że takie duże, to zobaczcie, one nie są w środku łykowate, nie mają tych takich kłaków, takich tych włosów,
łykowatości są naprawdę dobrymi burakami, tylko troszeczkę przerośniętymi. W środku wyglądają naprawdę ładnie. Patrzcie, jakie gładziutkie. Tylko ta wielkość odstraszała wszystkich. No i tarcie buraczków. Można to zrobić na tarce. Mam robot, to zrobię to na robocie. Będzie dużo szybciej. I buraczków przed gotowaniem nie obieramy ze skórki, nie obcinamy ogonków z tego względu, że podczas gotowania wyleci cała esencja z tych buraczków. A tak skórka wszystko zatrzyma w buraczku i dopiero po ugotowaniu takie buraczki obieramy. I tutaj też ciekawostka, którą podaliście mi w komentarzach, także dziękuję z góry już za nią. Całe życie, tak jak mówię, uczymy się, ja też. Buraczki po ugotowaniu, jak już tą wodę się odcedzi, zalać zimną wodą i zostawić do ostygnięcia. Wtedy nie trzeba ich mocno obierać, tylko wystarczy ręką. I tutaj mama tak zrobiła i faktycznie działa. Także polecam i dziękuję Wam, kochani, za to, że podzieliliście się swoim sekretem, który ja przekazuję dalej. Na co sobie tu nastawić? I teraz myślę, jak że tak. To włączyć? Ja wiem, jak włączyć, tylko się tak patrzę, na które obroty sobie tutaj wstawić. Gotowe. Szybko, bez bólu, ale polecam robić to w rękawiczkach. Z prostej przyczyny. Buraczki są farbujące i o ile dłonie, skóra dłoni dosyć szybko wymyjemy, to jednak już za paznokciami niestety nie. Ładnie pachną. Czujesz ten zapach? Nie. Szkoda. Wiesz, że ja jestem nieczuły. To, że ty jesteś nieczuły, to akurat ja się nie muszę przekonywać. Ups. Nie rozrabiaj. Tak, ja lubię rozrabiać. Wszystko, co się rób tylko da. To dwa razy wolniej i bezpiecznie. To tak. Jest mój apel do ciebie, dziewczyno. Aha, czyli boisz się już o swoje życie, tak? O twoje, to twoje bezpieczeństwo. Ja muszę ciebie przed sobą samą chronić. Tak jest. No i będziemy zaraz tutaj przyprawiać to. No dawać pozostałe składniki. Tak jest. Tak myślę. Czerwone, zobaczcie. Tylko ściągłam rękawiczki czerwone, ale za paznokciami czysto. Cicho. Jak wyglądam? Tak. 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 Cicho, czekaj. Tak, tak. Chyba jak bunia z tej bajki Gumisie. Nie, to nie dla mnie. Zostawiam czapeczkę tobie. Buraczki i już starte. Sprzęt mieszający. Mam taką solidną chochlę. I teraz do tych buraczków dodaję ocet. Ocet jabłkowy, ale chyba buraczki najlepsze są z octem takim normalnym, spirytusowym. I wiem, że wiele osób, jak tylko słyszą ocet jabłkowy do buraczków, to od razu takie zęby dostają. I powiem, że no, coś w tym jest, bo u mnie rodzina też zdecydowanie, chociaż ten jabłkowy jest zdrowszy, bezdyskusyjnie, to jednak wolą z tym normalnym octem. Jednak daję tutaj dzisiaj jabłkowy do tej partii buraków, czyli ocet, sól. I cukier. Chwilę.
chwila skupienia, bo ja sobie tutaj łyżki odmierzam. Proporcje i składniki będziecie mieć w opisie, z tym, że tutaj trzeba to wszystko robić na własny smak, własny gust i co najważniejsze, chrzan. Dużo chrzanu. Chrzan najlepszy jest taki prosto z pola ukopany, prawdziwy chrzan. No ale dzisiaj gdzie tu znaleźć chrzanu? Jeszcze jak w Bieszczadach z Edziem żeśmy pojechali, daję po oczach. Jak żeśmy pojechali, to tam nakopaliśmy tego chrzanu, ale u mnie tu na zachodzie kraju niestety tego chrzanu już nie ma. Muszę się posiłkować kupnym ze słoiczka i też jeżeli będziecie kupywać, bo no prawie 100% was będzie ten chrzan kupowało, zawsze patrzcie, aby to był chrzan, prawdziwy chrzan, bez dodatków, bo nieraz można kupić chrzan z jakimiś tam dodatkami, z jakimiś, nie wiem, poprzerabiane to i to już nie jest to, to ma być chrzan po prostu. Przyprawiony generalnie. O i tak, i teraz przeważnie zostawiam buraczki, zawsze zostawiam buraczki na noc, żeby one się tutaj przegryzły, żeby to wszystko przeszło, dobrze sobie wymieszam. Tych składników na pewno będzie mało, ale nie chcę tutaj teraz od razu sypać tego wszystkiego, żeby nie przedobrzyć z którymś z nich. Rano, jak to się wszystko przetrawi, przegryzie, będę czuła, którego składnika jest za mało i którego ile tutaj jeszcze będę musiała dołożyć. Także to jest wszystko na tak zwaną próbę. Przeważnie chrzan, jeżeli teraz będzie się wydawało, że jest za ostre, rano uznacie, że jest jednak za słabe, bo buraki wciągną jad tego całego chrzanu i będą takie mdłe. A u mnie najlepszym testerem smaku buraczków jest tatuś. Tylko, że rzadko kiedy go dopuszczam do próbowania, bo tatuś lubi taki zajzajer, że niestety później, jak on mówi mało, ja dołożę mało, dołożę, tatuś mówi dość, to ja już tego nie zjem. Pali dosłownie białka w oczach. Nawet po kilku dniach? Nawet po kilku dniach. A niedawno wspominałaś, że mężczyźni są lepszymi kucharzami, mają bardziej wyczulony smak. Tak, mają. Mój tatuś ma zwłaszcza wyczulony smak. Ale po nim zjeść to rzadko kto by mu dorównał. Już teraz wiem, dlaczego to ty gotujesz. Że co? Już wiem, dlaczego to ty gotujesz. A nie boisz się, że ja mam tutaj takie wiosło? To był komplement, przepraszam, że źle zrozumiałaś. To dziękuję. Wynik tego, że ty mnie do końca nie słuchasz. No skupiłam się tutaj na mieszaniu, a czyli nie na sobie. Rozumiem, że ten chrzan już zrobił swoje. Tak. Tak. Dzień dobry. I ja dzień dobry. Dnia którego to już dzisiaj? Nie wiem, szczęśliwi czasu nie liczą. Aha, ty już się zatraciłeś w liczeniu czasu, okej. Okay. Dnia chyba trzeciego. I muszę wam powiedzieć, że prawie idealnie trafiłam tutaj ze składnikami, nie musiałam nic dodawać poza... Ty właśnie jesteś tą skromną panią domu, gospodynią właściwie, która do perfekcji opanowała pewne rzeczy. Nie, poza, co musiałam dołożyć? Trochę mocy. A wiecie, co jest tutaj mocą? Chrzan. Tatuś stwierdził i moja córka, że wiesz co? Dobre, ale trochę mało mocy w nich. No i mocy trzeba było tutaj dołożyć. Wszystkie składniki i proporcje, których tutaj użyłam do tych moich buraczków, będziecie mieli w opisie, także kliknijcie sobie palcem w tytuł i tam się wszystko wam pojawi. Teraz te buraczki wkładam do słoików i one tak naprawdę mogą stać zakręcone długo w lodówce. Miesiąc, dwa, trzy, ale jeżeli chcecie przechowywać dłużej, kilka miesięcy, pół roku, dobrze jest takie buraczki zapasteryzować, co też będę czynić tutaj w połowie. Połowę zostawię sobie na bieżąco, bo buraczki u mnie znikają w szalonym tempie,
a połowę po prostu zapasteryzuję i pasteryzuję je około 15 minut do piwnicy i stoją naprawdę długo. Tutaj trafiają mi się takie, zobaczcie, większe fragmenty przeleciały mi przez sitko, ale tego też nie wybieram. Wrzucam sobie do słoików i przyznam się szczerze, że zawsze, nawet jak żeśmy tarli na tarce ręcznie buraczki, to część, proszę. Witam, Marku. Dzień dobry. Będziesz na nagraniu, dzień dobry. Nie, ja nie mogę być na nagraniu. Jak nie możesz być na nagraniu? Ja się ukrywam, mnie poszukują. Ciebie poszukują? Z jakiego paragrafu? A, kurczę, nieszczęśliwego. Nieszczęśliwego. Listu gończego jeszcze nie widziałam, nie. Także nie jest tak tragicznie. Po makaron przyjechałeś. Za chwileczkę wrócimy. Siła wyższa. Tak, Marek jest. Przyjechał po makaron. Bardzo dobry. Nie reklamując. Nie reklamując. Wiesz co? Ja pitolę. Zawsze tak jest, że jak nagrywam, to ktoś mi tutaj bardzo chce na wizję wejść. Ktoś ma ogromne parcie na szkło, także tutaj w tym momencie Marek, jeszcze raz Cię pozdrawiam. Pozdrawiamy Ciebie, tak. Marku. I życzę smacznego. Oczywiście. A wracając do buraczków, to tak jak mówiłam, no tutaj już nic więcej dodać, nic ująć, tyle tylko, że takie... Trochę tych kawałków całych. Jest kawałków, właśnie tutaj skończyłam. Jak rodzynki, jak tak. Rodzynki. I często właśnie tutaj nie dokończyłam, bo został ten wątek przerwany. Jak tarliśmy na tarku, to często właśnie buraka w talarki, w takie grubsze kawałki i to fajnie przeszło tutaj i zobaczcie, no ten to jest ewidentnie dużym kawałkiem, bo gdzieś mi się smyknął chyba, musiał mi wpaść do miski, ale powiedzmy 1/3 tego kawałka i włożyć w ćwikłę, to wszystko przejdzie. Przepyszne są, po prostu są przepyszne takie kawałki, także celowo też tutaj to wkładamy. To będzie tyle, ja sobie będę dalej działać, za chwilę jeszcze będę warzywa mielić, także tutaj się dzieje u mnie. No i cóż, jeszcze tak na koniec chciałam Wam, właściwie chciałam Was bardzo prosić o modlitwę, wstawiennictwo, bo Asia z kanału, jak ona ma kanał? Asia żona Bodzia. Asia żona Bodzia uległa prawdopodobnie wczoraj wypadkowi samochodowemu, jechała z córką. Asia jest dosyć mocno poobijana, nic takiego bardziej poważnego jej nie jest, ale córka Asi niestety została śmigłowcem przetransportowana do kliniki, leży na ojomie w stanie, dokładnie nie wiem jakim, ale nie jest to bagatela, bo jest utrzymywana w śpiączce farmakologicznej. Także link też do ich kanału będziecie mieli. Taka prośba o wsparcie duchowe, o modlitwę, o różaniec, a kto nie wierzy, bo wiem, że są osoby niewierzące, to po prostu chociaż słowo Asiu, trzymaj się, wierzymy, że będzie jakoś się ułoży, będzie dobrze, no chociaż takiego słowa będzie dobrze, nie powinno się używać, także tutaj taka prośba, link będziecie mieli również w opisie do ich kanału i proszę o takie wsparcie, żeby poczuli, że nie są sami, że wszystko można przezwyciężyć, jeżeli się w to wierzy. A myślę, że tu będą wierzyły tysiące osób, także Asiu, jesteśmy z Tobą. Bardzo Ci szczerze współczujemy tutaj całą rodziną i z Krzysiem. Ja również też od siebie słowa. W takich momentach otuchy. Tak naprawdę to nawet nie wiem, co powiedzieć, bo znamy Asię, jeszcze osobiście tak nie, ale z kanału są to ludzie o wielkich sercach, bardzo ciepli, ciężko przede wszystkim pracujący, także link będzie do opisu, zajrzyjcie sobie i jeżeli ktoś ma ochotę, to bardzo proszę o słowne wsparcie dla Asi i o wiarę, że jednak z córką będzie... Wszystko się dobrze ułoży. Wszystko się dobrze skończy. I takim smutnym akcentem tutaj dzisiaj ten odcinek zakończam. I życzę Wam wszystkiego najlepszego, oby
wasze domy wszelkie zło omijało, żeby tylko dobro do tych domów witało, żeby taka złośliwość ludzka pozostawała za progiem i żebyśmy my sami w sercach przewartościowali sobie pewne rzeczy, bo nawet patrząc na komentarze, nie znamy faktów, nie znamy osób, tak sączymy jad, że naprawdę jest aż przykro. Nawet wczorajszy film z masażu, gdzie Ania naprawdę była tak zestresowana, że później się zastanawiałam, czy ten film wstawić na kanał, ale postanowiłam, że wstawię, bo ludzi wielkich serc jest naprawdę wiele. Ania nie jest tak, jak ktoś tam napisał, po jakichś byle jakich kursach, jest kobietą, która się non-stop uczy, ma kwalifikacje, także tutaj pewne słowa powinny zostać uwięzione tak, w ustach, a nie wypisywać coś, co później tak naprawdę boli. Nie oceniajmy i nie rzucajmy słów, bo naprawdę słów raz wypowiedzianych już się nie da cofnąć. A ja też od siebie mogę powiedzieć, że nie znamy dnia ani godziny. Nigdy nie wiemy, kiedy pojawimy się u Ani w gabinecie, więc tak, tak, dokładnie. Myślę, że jeszcze powstaną odcinki. Postaram się. Widzicie, ja też, obejrzyjcie moje pierwsze odcinki, gdzie ja się jąkałam, bałam się kamery. Przygotuję Anię i tak profesjonalnie byśmy powiedzieli o takich schorzeniach, ale to z czasem. A na dzień dzisiejszy, no cóż, żegnamy się z wami i życzymy wam wszystkiego, kochani, najlepszego. Przede wszystkim zdrowia. Dokładnie. Do następnego. Trzymajcie się ciepło i zdrowo.